Hej dziewczyny, ja wybrałam się dzisiaj do siostry mojej siostry na małą zmianę, taką małą metamorfozę. Idę na randkę, szukam inspiracji i zobaczymy, co dziewczyny dla mnie wymyśliły. Będzie makijaż i stylizacja. Właśnie, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do nas na kanał Idealizy. Co, dzisiaj chciałyśmy zrobić taką ala metamorfozę, bo to nie jest do końca metamorfoza. Eliza idzie, tak jak mówiłaś, na randkę. Tak, idę na randkę i szukam inspiracji, ponieważ bardzo często wychodzę na randki, dzisiaj zabrakło mi pomysłu, także wybrałam się do dziewczyn i jestem bardzo ciekawa, co dla mnie przygotowały. Tak, no na pewno będzie sukienka, na pewno będzie pokazywała twoje atuty. Nie wszystkie, ale te, które warto pokazać. Okej, ja mam ich wiele, więc fajnie. Ale czasami warto zakryć trochę i pokazać trochę, żeby co nieco odsłonić. No a Kuba oczywiście zajmie się włosami, a ja makijażem. Więc zaczynamy. Cześć Eliza, miło mi, Kuba. Cześć. Tak patrzę na ciebie, tak myślę o tej twojej randce dzisiejszej. Tego co wiem, dziewczyny coś tam fajnego, tektownego ci szykują w ubiorze. A ja myślę o lokach. Myślę o tak zwanych lokach glamour. Coś takiego delikatnego, spokojnego, nie spiralki. I szyko fajnie do tyłu. Myślę, żeby ci ktoś zrobić delikatnego podpięcia, oczywiście w wypuszczonych dłuższych włosach, ale żeby one wszystkie delikatnie były tutaj, jakoś podpięte. Dzięki temu dostaniemy więcej objętości. Wiesz, to spoko, właśnie fajnie, że nie robimy takich megalotków, wtedy wyglądam trochę jak pudel, więc fajnie, że będą spięte i fajnie, że nie będą jakieś uwidzone, bo też tego nie lubię, że będą lekko podniesione i no, wydaje mi się, że będzie dobrze. Myślę, że się dogadamy. Tak, dogadamy się. Super. Oddaję ci Elidę w twoje ręce. Mam cieplutko w główce, nie ciepło, tak fajnie. Czego mi dajcie? Koloryterek zrobiliśmy, kilka żeberek. Być selfie, nigdy w życiu nie potrafiłam sobie zrobić ładnego selfie. Nie. Dlatego zawsze robię tylko w lustrze. Ale macie ładne usta robione? Ale kurde, wam się udało, no. Wy jaki podkład doradzacie? Polecacie? To też takie cery, no. Ja mówię, jest to Laudy, Maka. I normalnie zaczęłam używać Astora i Astora mi najbardziej podchodzi. Tanie, a dobry. Wiecie, jak ja lubię? Lubię mocne kontury, lubię jak Ala Kim Kardashian, bo może uwielbiam jej makijaż, jaki ma zawsze. Gorylem, on ma normalnie wszędzie włosy, on ma nawet włosy tu, gdzie są, no kącik oka jest rzęsy. W ogóle na palcach, wszędzie. Ja kiedyś mu w nosie wyrywałam też pęsetę. O Jezu, to musiał boleć. Ale ładne roczki nam wyszły. Tak? No. Jestem ciekawa, bo ja z lokami mam różne przeżycia.
Oddaję ci już. Widzę, że prawie gotowa. Jak już przybierzesz, jak już wylidujesz, to ich poprawimy. Dobra, to co, Eliza? Zapraszam cię. Więc Eliza, to jest twoja stylizacja. Czerwona sukienka, taka nieoczywista. Bardzo lubię czerwone. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wyglądasz bardzo delikatnie i kobieco. Do tego masz taką biżuterię też bardzo delikatną, tą bransoletkę taką właśnie tutaj z White House'a. Fajniutka jest, no? Fajna, z takimi kuleczkami. Torebka do tego też bardzo taka klasyczna kopertówka w zasadzie, tak po prostu do ręki. Więc mam nadzieję, że ci się spodoba. Gotowa? Gotowa? Tak, ready, go! Co bym, i powiem wam, że jakbym szła właśnie na jakiś taki bankiet, nie? No, bardzo ładnie. Zapraszamy was serdecznie do salonu. Dzięki dziewczyny i zapraszam na ich kanał, siostra mojej siostry. Tak. Naprawdę polecam. Podajcie do nas na kanał, podajcie. I zapraszamy. Do Kuby, do salonu. Góry. O, bo ja się boję, się przewrócę, wiecie? Nie zawija. Nie wygląda, jakbym miała jajka. Co? Ile bar? Jeszcze troszeczkę tylko. I zaraz czynnik. Jak widać, tutaj aplikator od tego.